Cześć, witajcie, ja jestem Siejso, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj testujemy sobie, tuningujemy przy okazji nowy pojazd dany DLC, nowym w tym tygodniu. W sensie w DLC dodany, w tym tygodniu opublikowany, tak? Mamy tutaj Bravado Buffalo EVX. EVX znaczy, że to wersja elektryczna. Co ciekawe, jak macie wersję na Xbox nowe oraz nowe PlayStation 5, to jest to pojazd, który ma możliwość aktualizacji jakby wersji na HSW. Też możemy go tuningować jako tej zdalnie sterowanego. No, miny mogą być bliżej do niego, zbliżeniowe zdalne sterowanie. Pojazd upancerzony może to być. Także, że chodzi o tę customizację, to jest naprawdę potężne. Niestety, ze względu na to, że ja to robię na PC-cie, to wam tego nie pokażę. I dajemy sobie tutaj to na czwórkę do klubu. Też nie ma miejsca. Czwórka tego live'a trzeba zrobić z tego całego sprzątania tych garażów, żeby to w końcu było. Nie wspomniałem o tym, że auto ile kosztuje. 2 miliony 140 tysięcy. Czy będzie warto? Na pewno będzie to przyspieszenie. Oraz ogólnie... To jest w ogóle muscle car chyba, jeśli nie mylę. Zaraz to zweryfikuję, czekajcie widzowie. To jest muscle car, dokładnie. Elektryczny. Światło się ku upadkowi. No nic, jak dostanę go, to wyjedziemy, tuningujemy sobie w agencji, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał tuningu. A co tu? Miejsce zbrodni. Uciekamy. Tu jest tych pojazdów, no. Dobra, siadamy. Zobaczymy, jaki jest dźwięk silnika. Ha, to już tyle. No tak, zapomniałem. A się to rozbili? No, tylko dźwiga przód delikatnie. Niby jest 5-stopniowa skrzynia biegów, to jakoś zrobione jakimś cudem. Siabrotomierz zrobiony jak zwykle. Czekaj, martwi mnie ten brak dopracowania, na przykład tutaj mamy temperaturę i paliwo, to jest jedna wskazówka. Rockstar, tyle kasy bierzecie, w sensie tyle kasy macie z tych całych gier. No takie troszeczkę, znaczy mi się nie podoba osobiście ten pojazd, rozumiem. Jest to, jakby kogoś interesowała, replika Dodge'a Charger'a Daytona SRT. Nawet tak średnio się zbiera, by powiedzieć szczerze, no nie wiem. Czytałem opinię jakieś pozytywne na jego temat. Tak dziwnie przy to ciągnie, strasznie zauważyłem. Nie wiem, co by to miało oznaczać. Czekajcie, czy ja tu mogę wjechać? Ale go. Czyli co, do agencji nie wjadę, jak mam tutaj jeden pojazd. Czy musimy zrobić cięcie w tym momencie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No nic, jesteśmy teraz na warsztacie tuningowym. Zobaczymy sobie, co mamy do zrobienia. Pancerz, możemy dać na maksa. Dlatego płyty pancerne, które nam pewnie coś tutaj wzbogacą. Nitowane, też nie to auta, żeby ich nie było widać, a tutaj się specjalnie daje. Pogers. Ok, zderzaki przednie. Słabe światło delikatnie jest, żeby to fajnie obejrzeć. Karbonowe skrzydło w tym przypadku. Fajnie wygląda, to mi się bardzo podoba, ten dyfuzor. Czekajcie, bo się dźwięk nagrywa, nie? Bo to jakby... Okej, okay, nagrywa się. Mamy sobie czwartego stopnia ulepszenia, to jakby... W sumie żadnej nie zmienia, bo jest elektryk, chyba o to chodzi. Uliczna maska. Damy sobie to, niech będzie taki na wypasie, chociaż... Moc zdalnego sterowania, zagłuszacz rakiet. Zagłuszacz rakiet, chociaż nie stosuję tego jakoś, jakby mam tą funkcję nieraz, a tego nie używam. To mi się podoba. Takie zostanie. Ło, jakie fajne żaluzje. Nie będą z karbonu. Czarno oczywiście. Muszę zaglądać w ogóle tablicę w końcu. Poślizgowa mina, niech będzie. Jakiś metalik, tak? Ładnie tam wyglądało wtedy w tym zestawie. O! Cukierkowa, czy to mi się już podoba? Nie będziemy dalej szukać, klatka. Niech będzie dach.
Ten niższy wylot jest droższy od tego tańszego. Okej, co my tu jeszcze mamy? To taki subtelny mi się też podobał. Masz, czy on jest subtelny, to kwestia sporna. Tak, ten. No my takie małe skrzydło, to jeszcze nie. To jest muscle car. Delikatny kopniż, mi się wydaje, nie ma sensu tutaj inwestować. Jakieś takie nieprzesadzone za bardzo. Okay, ładny napis, odporny. Jak będzie biały dym, nie będziemy czarować. Mamy sobie mocno przyciągnięte finalnie. Takie coś tu mamy. A czy ja mogę obrócić ten pojazd? Jakimkolwiek kierunku bym się nie obrócił, to jest problem, jeżeli chodzi o... Dobrze. Tak, chcę zastosować. Chciałbym to wyjechać teraz przejechać z ciekawości, jak to się będzie sprawować. No, jest po treningu ciut lepiej, mi się wydaje. Nawet dźwiga do góry. Średnio tego się podoba fakt, że tak dźwiga do góry zbywa strasznie mocno. Co powoduje, że to tak mocno zrywa i no nie da się tak fajnie utrzymać. Szkoła maksymalna prędkość to 10,7 mil, co nam daje jakieś pośredniczenie 156 km na godzinę. Moja replika Dodge'a. Wartość sprzedanego samochodu to jest 1 481 000 po tuningu maksymalnym. A tak standardowo to 1 200 000. Także myślę, że cenę połowę tracimy mniej więcej. Troszeczkę więcej. Świecy zyskujemy, tak? Czekaj, 60% tracimy więcej wartości. Normalnie auto się można ścigać na wyścigach, to nie jest problem. Jest to dwuosobowy samochód, waży 1800 kg. Napęd. Rzekomo na wszystkie koła. Według datasheetu. I tak, jest to racja. To rzadkość muscle car na zapędem na 4 koła. Może być OP, ja sobie trzeba powiedzieć na live'ach i zobaczymy jak to wyjdzie. Będzie dobry na wyścigi, coś czuję. Muscle car jak się w zakrętach. Bo on się nie najgorzej prowadzi jak na muscle car, wiecie, bo to jest napęd na 4 koła. Chyba jeszcze są jakieś muscle car na 4 koła, mi się tak wydaje, przynajmniej w samej grze. Pod HSW był ciekawy, ale mówię, no nie mam tego na PlayStation. Na PlayStation, dlatego są tylko i wyłącznie moje domysły. Okej. Czy polecam kupić? Nie wiem jeszcze. Zobaczymy, przecież show z Religana wytrzymie, co? Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Co to znowu nie niszczy? Okej. Siódmy. Co jest? Ale coś musi być nie tak. No, od razu lepiej. Przyjechali koledzy, tutaj pograć z nami w grę. Weźmy nowe auto, nowy ten pistolecik. Dobrze, nie przeciągając, dzięki za uwagę. Taki tuning samochodu, dajcie znać, czy wy kupujecie, czy nie, co o nim sądzicie, oczywiście. Sekcja komentarzy należy do was. A ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcineczku, czy z tego DLC nowego, czy z innych odcinków tuningu samochodów. Jak coś się pojawi, to nagramy w niedługiej przyszłości po prostu. Także narka!